Znajdujemy się na farmie fotowoltaicznej w miejscowości Postomino. Łączna moc zainstalowanych tu paneli to 30 MW. Zakres, którego podjęliśmy się wykonać dla naszego duńskiego partnera, był o tyle ambitny, że były to dwie pierwsze instalacje w Polsce fotowoltaiczne przyłączane do sieci wysokiego napięcia, a zakres prac ZPUE obejmował również projekt wykonawczy, jak i uruchomienie części elektroenergetycznej zadania. Celem nadrzędnym instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w gminie Postomino i Polanów jest po prostu produkcja zielonej energii. Oczywiście zależy nam na tym, aby tej zielonej energii było produkowanej w Polsce jak najwięcej, ponieważ cały czas ponad 60% energii w Polsce jest wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych, głównie z węgla. Firma ZPUE SA dostarczyła 38 stacji w obudowie aluminiowej typu MRW. W każdej ze stacji została zamontowana rozdzielnica średniego napięcia typu TPM, rozdzielnica niskiego napięcia typu RNW oraz transformator o mocy 800 kV. Inwestor to jest podmiot duński, spółka Better Energy, która na obszarze Europy realizuje projekty głównie w trzech krajach, to jest Dania, Szwecja i takim naturalnym wyborem dla tej firmy była Polska. ZPUE Włoszczowa, Better Energy współpracuje już od 3 lat. Jest to w praktyce, można powiedzieć, nasz partner. Więc wiedzieliśmy, na co się decydujemy, wiedzieliśmy, z kim będziemy współpracować, ale oczywiście były to pierwsze instalacje, które przyłączaliśmy do sieci wysokich napięć i tutaj znaków zapytania było naprawdę sporo, ale wybrnęliśmy wspólnie z ZPUE Włoszczowa ze wszystkich problemów i dzisiaj mamy tak zwane mechanical completion, przygotowaną instalację do przyłączenia do sieci. To przyłączenie ma się odbyć lada dzień, więc jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Na obiekt został również dostarczony główny punkt odbioru. Jest on zbudowany z 3 brył betonowych typu MRWBS. Dodatkowo firma ZPUE SA wykonała metalowe konstrukcje pod aparaturę wysokiego napięcia oraz misy fundamentowe pod transformator wysokiego napięcia. Ja już myślę o kolejnych projektach, które z ZPUE Włoszczowa mamy realizować. To są co najmniej w tym roku 2 budowy. Jedna w gminie Nidzica, druga w gminie Krapkowice. Będzie to łącznie ponad 100 MW mocy, więc naprawdę mamy ambicje, żeby realizować tych projektów więcej i wspólnie z ZPUE Włoszczowa.